Łukasz, kilka z tych wracają do treningów po dwutygodniowych urlopach. Pierwsze pytanie, jak Marek Igas spędził ten dwutygodniowy wolny czas? Spędziłem dla mnie bardzo fajnie, byłem na weselu i od razu na Korsykę pojechałem, wróciłem wczoraj i wracałem od razu do Tychów. Czyli krótko, ale fajnie. Czy na słonecznej Korsyce można było pomyśleć o tym, jak prezentowaliście się w tym poprzednim sezonie, czy raczej nie myślałeś o tych zakończonych rozgrywkach? Myślałem w pierwszym tygodniu, w tym drugim już chciałem myśleć na nowy sezon, już nie myślałem na to, że... No dla nas się to skończyło fajnie w ostatniej kolejce, ale ten sezon był taki, jaki był, ale chciałem już nie myśleć o nim, myśleć o nowym sezonie. Wiem, jak skończyła drużyna. Czy Marek Igas może być zadowolony z tego poprzedniego sezonu, tak osobiście? Nie wiem, czy ja, ale zawsze się liczy drużyna i jako drużyna, jako zespół myślę, że mali o dużo więcej zrobić i nie patrzę na siebie, patrzę na drużynę, czyli nie byłem zadowolony z tego. Te przygotowania do nowego sezonu bardzo krótkie, bo w zasadzie tylko niespełna 6 tygodni i rusza nowy sezon. To chyba bardzo fajnie i pozytywnie dla piłkarzy, prawda? Tak lepiej jak w zimu, ale myślę, że mamy tam 12 sparingów, czyli mamy co robić w tym okresie przygotowawczym i musimy się przygotować co najlepiej i ruszyć w dobrym kierunku w sezonie.